Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś ksiądz dr Andrzej Paś z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Sekcja Polska. Witamy w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych, stajemy nad grobami naszych najbliższych, modlimy się za nich, ale tak naprawdę uroczystość Wszystkich Świętych to uroczystość tych, którzy już w niebie są, czyli świętych, którzy obcują z Bogiem. Tak, no, tajemnica w ogóle świętych obcowania Kościoła to jest typowo właśnie katolicka doktryna, która mówi o tym, że istnieje świat Kościoła Uwielbionego i do niego nie tylko zaliczają się wyniesieni na ołtarze, a więc święci błogosławieni, ale też i osoby, które nie zostały przez Kościół wyraźnie, publicznie objęte kultem. Tylko po prostu ze względu na swoją świętość życia uzyskały taki wieniec zwycięstwa. No właśnie, to jest tak, że każdy, kto jest teraz w niebie, jest święty. No oczywiście, bo do nieba nie ma dostępu żaden grzesznik, tak. żadne znamie grzechu nie, nie umożliwia po prostu nieba. Dlaczego taka uroczystość? Dlaczego taka uroczystość? No trzeba było sięgnąć do, do początków, do 998 roku. Gdzie opat benedyktyński w Kluny e, poprosił, e, zaczął, wprowadził praktycznie ten kult właśnie obcowania świętych. E, I on już w XIV wieku został rozszerzony na cały kościół powszechny, łącznie z liturgią całą. Natomiast e, ten kult, to, to, tak naprawdę to jest benedyktyński kult, e, który, e, który został wprowadzony, i dzięki temu. Dzięki temu możemy cieszyć się właśnie dzisiejszą uroczystością. Jutro, dzień wszystkich zmarłych, też naszych najbliższych, i to też jest okazja do tego, żeby pomodlić się za naszych zmarłych, za naszych najbliższych, żeby właśnie pomóc im. Też w, w bo, szybszym, mo, Tak, właśnie, Panie dyrektorze, pewne rzeczy mogą nam się troszeczkę poplątać, tak. bo Kościół już w końcu czasami tak człowiek wierzący niedzielnie może tak sobie pomyśleć, no to w końcu są dwa dni czy jeden tak, dzień? Tak. Jak, o co chodzi? A ja najprościej to przedstawię. Tu mamy kult 1 listopada mamy kult Świętych, natomiast 2 listopada to jest to jest wspomnienie czyśćca. Czyli te osoby, które czekają na zbawienie, za które kościół się modli, jako kościół powszechny. Niektóre osoby nie mają orędowników tutaj na ziemi, dlatego że że już rodzina wymarła, a jednak czekają w czyśćcu przez tę tajemnicę, tę doktrynę, na wizję beatyfika, czyli oglądanie Boga już wieczności. Więc to jest taki dzień czyśćca. I my, jako wierzący ludzie, możemy korzystać nie tylko modlić się do wszystkich świętych tego dnia, ale możemy także modlić się za dusze czyścowe, które także mogą, mogą nas wspierać. Ten kontakt kościoła. Jest tutaj y, y, nie tylko w sferze kościoła na ziemi, ale także właśnie w tego kościoła w niebie i w czyśćcu. No właśnie, żeby tak podzielić, to mamy kościół właśnie uwielbiony w niebie, kościół oczyszczający się w czyśćcu i kościół ziemski, czyli kościół pielgrzymujący. Powinniśmy podejmować modlitwę za, za osoby, które czekają na zbawienia, więc dusze czyśćcowe. Co nam daje ten kontakt? Co nam daje ten kontakt? Przede wszystkim komunia. Czyli zjednoczenie jednego kościoła, bo to nie są trzy kościoły tak. w, jakieś, w jakieś trzy organizacje tak. w, różnym, w różnym wymiarze, tylko to jest jeden kościół, który wzajemnie sobie pomaga. I tworzymy jedno ciało mistyczne Chrystusa, różne członki, i razem, wspólnie próbujemy właśnie osiągnąć zbawienie. Albo świętujemy już to zbawienie, jak jest w przypadku osób uznanych. Za świętych lub też świętych. No właśnie, i teraz w kontekście, w kontraście, może powiedzmy kilka słów, dlatego, że ten okres świąteczny, bardzo ważnych świąt dla Kościoła, bardzo ważnych uroczystości dla Kościoła, to jest też okres, kiedy w Polsce w sposób no nie tylko w Polsce, no do nas to jakby teraz szeroko dociera, mamy do czynienia z, z taką antychrześcijańską, ja bym powiedział, tradycją, wręcz mam na myśli Halloween. I pytanie zasadnicze, dlaczego chrześcijanie nie powinni obchodzić Halloween? Ja bym tak powiedział, może nie tradycją, tylko to jest moda. Moda. Moda, która weszła w latach 90., pod koniec lat 90. opadła kurtyna komunistyczna. I wtedy, wchodzi, tu w Polsce. Tu w Polsce, tak. oczywiście w Europie Środkowej i Wschodniej. I wtedy zaczęły się pojawiać właśnie takie sygnały związane ze świętowaniem Halloween. Żeby popatrzeć na, to, na, tę, na, tę, na tę modę, to trzeba było sięgnąć w ogóle do, i do kultu pogańskiego, właśnie, kultu celtyckiego. Kultu celtyckiego i, i do również rzymskiego kultu, bóstw owoców, bóstw przyrody i świętowanie też tego przejścia takiego z jesieni w zimę. Ten kult po prostu może został tak pogańsko wprowadzony, dlatego, żeby wytworzyć pewne granice, że tutaj oto kończy się ten czas, gdzie było, był dostatek. Było jedzenie w postaci właśnie płodów rolnych, ziemi. I zaczynał się czas głodów w tych pierwszych wiekach, zimna, cierpienia. Najwięcej ludzi wtedy umierało przecież w zimie. I żeby to właśnie zaznaczyć w tę granicę, to zaczęto wprowadzać właśnie takiego rodzaju świętowanie, aczkolwiek sam ten kult Halloween bardziej się rodził właśnie w Wielkiej Brytanii, w Kościele angielskim dokładnie. Za czasów protestantyzmu i reformacji, właśnie protestanckiej, która chciała zanegować doktrynę czyśca i doktrynę świętych obcowania. I stąd pojawiło się właśnie takie działanie. Ale trzeba powiedzieć też i oddać pewną sprawiedliwość kumeniczną że w ramię w ramię z kościołem katolickim stoi i kościół luterański, i protestancki, potępiając takie czy nie, Dzisiaj potępiając. Dzisiaj tak. potępiając takie, takie działania. No ten kult, który jest z nocy, 31 na 1 listopada, jest tylko pochwalany przez kościół szatana niestety. Natomiast y, ta data też jest też jak, jakoś symboliczna, dlatego że 31 października to jest też święto reformacji protestanckiej. A więc pewne rzeczy się jakby ze sobą tak powiązały, że zrobił się jakiś zlepek różnych tradycji, różnych nurtów, które nie zawsze są szczęśliwe w, swojej, w, w, swoim, w swoich skutkach. Hmm, oczywiście można na to popatrzeć tak pod względem bardziej hmm, jakiejś rozrywki, zabawy. No tak, czasami hmm. jest to odbierane, że to jest w szkołach taki, na przykład. Nie, tak, niegroźna zabawa, psiku, sikus albo cukierek no, tak. i tak dalej, ale za tym się kryje zdecydowanie więcej. No oczywiście, bo tam się pojawiają takie motywy troszeczkę demoniczne. E, tam się pojawia jakiś kult właśnie e, czarnego świata. Nie tylko duchów, bo przypomnijmy, że w polskiej tradycji taki kult istniał. Ten kult to są dziady. Mhm. Dziady nawet Adama Mickiewicza, prawda? Mamy piękną, e, piękną literaturę na ten temat. E, jednakże e, to, co się dzisiaj dzieje, to nie jest e, wróżenie Andrzejkowe, tak jak kiedyś było, chociaż łączy się to też, e, jakiś synkretyz kulturowy się stworzył. Tak. Ale to są, to są już takie innego rodzaju okulcystyczne praktyki. no Troszeczkę mogą być okultystyczne. Chociaż nie demonizowałbym tego wszystkiego mm. tak do jednego worka, mm -hmm. dlatego że, że to, te zabawy dzieci gdzieś tam z tą dynią, która się pojawia przed domem, która świeci, czy, czy jakieś takie zabawy przebierańców, to nie jest. Do końca też takie, e, takie przerażające. Jednakże trzeba zawsze znaleźć taką granicę, e, czy to jest zabawa, czy to jest indoktrynacja. No właśnie, i czy to jest indoktrynacja, kiedy dzieci bawią się w e, zapaloną dynię i bawią się w Halloween. Przez I dlatego antydotum mamy. Tzn. Tradycję, no ten tą modę, tak jak się powiedział, tak, prawda? Tak, tak. Antychrześcijańską moim zdaniem. Antychrześcijańską, no na pewno, dlatego że my nie, nie mamy kultu y, magii czy zła, czy y, mamy kult duchów, to prawda. Wierzymy przecież świętego, Pcowem tak jak już powiedziałem, a jednakże to jest inny rodzaj patrzenia na, ten, na tę rzeczywistość. To nie, jest, to nie jest straszenie, to nie są jakieś prześcieradła stroje, które mają wprowadzać jakąś mroczną strategię gdzieś w tej całej zabawie, tylko to ma być świadomość tego, że byli przed nami, będą też po nas. Świadomość taką też społeczną, natomiast tutaj nie widzę tej świadomości społecznej w tych zachowaniach. Nie, kon, nie do końca są po prostu one szczęśliwe. No to, już, to jest na pewno też w pewnym sensie jakiś przemysł. No e, i właśnie, i w, tu, I tu w to jest... wszystko wchodzi jeszcze oprócz tego Konsumpcjonizm i, i, i handel, i, i tak dalej. To, to bez tego się nie obejdziemy. Tak samo jak mamy handel, jeśli chodzi o, o święta czy kościelne, bo już wprowadzamy choinki w listopadzie, bombki i inne rzeczy. W, w supermarketach znajdują się jeszcze w wielkim poście już świąteczne jajka. Tak samo no tak, sprzedajemy już. mamy do czynienia z pewną tradycją, taką. Powiązania, no tak, powiązania bardziej z Natomiast tutaj mamy troszkę nachalną propagandę. A nachalną moim propagandę, tak. taką, żeby, żeby sprzedać. I o to właśnie chodzi. I być może to też jest jakiś środek do tego, żeby utwierdzać tak, tak, tę modę, o której powiedziałem w społeczeństwie. Może trzeba by było się troszeczkę przestraszyć, że jednak tracimy własną tożsamość kulturową. Bo to, o to chodzi żebyśmy nie stracili tego, co jest naszą tradycją. Właśnie. Proszę księdza, księże doktorze, stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i obchodzimy 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to bardzo, ważne, bardzo ważna sprawa. Wiele przykładów prześladowania. Ostatni czas to przykład e, pakistanki Azji Bibi, która czeka na, na wyrok właściwie. W tym momencie skazana na śmierć, może liczyć tylko na łaskę prezydenta. To wstrząsająca historia. No, oczywiście, to jest ikona w ogóle Pakistanu, Asia Bibi. Natomiast y, y, twarze osób prześladowań y, są różne, I, i tu za chwileczkę powiem też i o tych wydarzeniach, które, y, tych wiadomościach, które zdobyliśmy jako Stowarzyszenie Papieskie Pomoc w Potrzebie, a dokładnie Kirsię i NOT, to jest właściwa nazwa niemiecka naszej centrali. Ponieważ mamy swoich świadków, mamy swoich informatorów praktycznie w 140 krajach, dlatego że tam pomagamy, tam jesteśmy i bezpośrednio widzimy co się dzieje. Z tego stworzył się między innymi raport o stanie prześladowań chrześcijan w świecie. Dlaczego Pakistan 28 października był w całej Polsce tak mocno nagłaśniany? Pakistan przerwać milczenie. Dlatego, że to jest kraj ciszy. Gdzie nie można nic mówić, co dotyczy chrześcijaństwa, bo można zapłacić karą śmierci. 200 milionów ludzi, prawie 200 milionów, w tym katolików tylko półtora miliona. To jest garstka. Katolicy nie mogą swobodnie funkcjonować w tej całej społeczności muzułmańskiej, jaką stanowi Pakistan. Są dyskryminowani od prostych rzeczy. Od tego, że w szkole, gdy chrześcijanin uczeń chce się napić z kranu wody, to nie może tego zrobić. Nawet potrafią muzułmanie pobić takiego człowieka, bo jest, bo jest nieczysty, bo jest bardziej stworzeniem jakimś zwierzęciem niż człowiekiem. To są takie delikatne zdarzenia, ale właśnie pan redaktor powiedział o Asi Bibi, która już prawie 10 lat czeka w celi śmierci na wykonanie wyroku. Przypomnijmy, że Asia 10 lat temu poszła do studni i została obrażona przez muzułmanki, które wyśmiewały się z niej właśnie jak z nieczystego stworzenia. Na to ona zadała proste pytanie: Co dla ciebie zrobił Mahomet? bo dla mnie Jezus Chrystus umarł na krzyżu". To zdanie, to oświadczenie, to pytanie nawet, wykorzystane do tego, żeby wytoczyć jej sprawę dotyczącą ustawy o bluźnierstwie, które zostało wprowadzone w 1986 roku. Ten, kto znieważy Mahometa lub sprofanuje świętą Księgę Koran, zostanie zabity. I między innymi z takiego posądzenia tych dwóch kobiet Została o to oskarżona Asia Bibi. Oczywiście to była niewinna wypowiedź, ale wykorzystywano ją przeciwko niej. Tak samo jak muzułmanie między sobą wykorzystują ustawę o bluźnierstwie w porachunkach sąsiedzkich, żeby kogoś po prostu zlikwidować. Więc to jest paranoja XXI wieku. Czeka jest, jest dobrze przygotowana przez naszych prawników, dlatego że wynajęliśmy prawników, aby mogła się odbyć właśnie taka, taka rozprawa i obrona też Asibibi. Nie było to takie proste, dlatego że odraczano rozprawy specjalnie, dlatego że nawet sędziowie muzułmańscy bali się o siebie, o swoje życie. Czy adwokaci o swoje życie, że to może właśnie doprowadzić do, do jeszcze większej tragedii. Więc czekała jej rodzina, czeka cały czas mąż, dzieci. Ale już być może na, na tygodniach, na miesiącach może się okazać, że będzie, e, będzie to apelacja uwzględniona i będzie mogła opuścić e, cele śmierci, wreszcie złączyć się ze swoją rodziną. Tego nie wiemy, ale nie może zostać w tym kraju, ponieważ tak czy siak zostanie zapita. Cała rodzina musi wyemigrować z Pakistanu. No to musimy przypomnieć też, że. Wokół tej sprawy były takie wydarzenia, jak na przykład zabijanie pewnych osób też z władz, prawda? Tak, oczywiście. No, między innymi Szakzat Bati został zamordowany, dlatego, dlatego że był ministrem do spraw mniejszości religijnej w Pakistanie w 2016 roku został zamordowany przez ostrzał 27 kul w samochodzie przed swoim domem. Był jedynym chrześcijaninem w parlamencie w, w, wśród polityków pakistańskich i walczył o ten Pakistan, o którym walczył też założyciel. Bo za, założyciel mówił, dobrze, to będzie republika muzułmańska, Pakistan, ale prawo do wolności religijnej będzie respektowane. I walczył o ten ideał Pakistanu i zapłacił za to życiem. Albo na przykład inna sytuacja, gdzie małżeństwo kilka lat temu. Szakzat i Szama Bibi, podobne nazwisko, ale to jest tylko zbieżność, zostało żywcem spalonych w piecu do wypalania cegieł. Za to, że zostali oskarżeni, że sperfonowali Koran, spalając stro stronicę Koranu. Co było nieprawdą, to byli analfabeci i w tym piecu znajdowała się jakaś gazeta. Ludzie z wioski oskarżyli ich, ich było około stu, zlinczowali, pobili i w końcu żywcem wprowadzili do pieca na to patrzyły też dzieci tego małżeństwa, i dodajmy, że kobieta była w piątym miesiącu ciąży, żywcem spaleni. XXI wiek. Księżyc doktorze, XXI wiek, prześladowania takie drastyczne w Pakistanie, ale także mamy do czynienia z pewnym instytucjonalnym prześladowaniem chrześcijan, nawet w Europie. No oczywiście, bo formy prześladowań są różne. To nie tylko jest prześladowanie, właśnie takie fizyczne, które zaczyna się od dolnych takich warstw. Od, najczęściej to, 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 zanim system zacznie działać przeciwko chrześcijanom, to będą to konkretni ludzie, to tak jak w Polsce komunistycznej było, konkretni ludzie, związki z miejscowości muzułmanie, fanatycy religijni, którzy będą właśnie posługiwali się tym i dajmy na to hinduści tak samo, bo w Indiach mamy prześladowanie chrześcijan tylko dlatego, że chrześcijańskie szkoły są świetnie wyposażone, prowadzone przez zakonnice, zakonników, mają klimatyzację, mają ławki, a państwowe szkoły tego nie mają, no to co trzeba zrobić? To trzeba taką szkołę zlikwidować, zabrać Oskarżyć o to, że nie ma praw nieruchomości, że, że dzierżawi nieprawnie, nie że jakieś inne właśnie są sytuacje, a tylko dlatego, że Kościół stoi po stronie kasty dalitów, która jest e, najgorszą kastą. E, nie pozwalają też hinduiści im edukować się. A Kościół mówi każdy, każdy człowiek, każda osoba ludzka ma swoją godność i edukują między innymi z tej kasty. Więc w Indiach jest to bardziej prześladowanie prawno, administracyjne, podobnie jak i w Chinach, gdzie są specjalne ustawy, są protokoły wydawane, że krzyż na wieży kościoła, kościół powstanie, ale krzyż na wieży kościoła musi mieć tyle i tyle metrów, tyle tyle od ulicy, tak, żeby nie rzucał się w oczy dla przechodniów itd. I tak dalej. Więc jest to typowo prześladowanie społeczno-administracyjne. A w Europie? A w Europie. Europa... Na przykład we Francji powiem tak. We Francji każdy, kto zwróci uwagę w uwagę osobie zamierzającej zabić dziecko poczęte, że nie powinno tego robić, bo to jest człowiek może trafić za kratki. Tak, no tak, no bo wiadomo, że różne Parlamenty europejskie, różne kraje mają swoje swoje ustawy, które regulują te kwestie prawne, ale czy respektują wartości chrześcijańskie? To jest pytanie właśnie już tak. o system polityczny i on też odgrywa rolę. Europa straciła ten charakter chrześcijański, chociaż ostatnio widać jednak, że, że budzi się jednak jakieś sumienie tej Europy. Ale bardzo odboźnie, przez, przez oczywiście przez tak. uchodźców. Co może właśnie okazać się jakieś odbudowujące. Pamuk ma jakieś swoje drogi. Może właśnie taką drogą był i, i, i problem terroryzmu w świecie, i problem uchodźców religijnych, uchodźców politycznych. Być może jest to jakaś droga, która, którą pokazuje Pan Bóg Europie. Niemniej jednak są, ale i w Polsce spotykamy takie przykłady, gdzie są jakieś prześladowania. Nie trzeba lecieć do Wielkiej Brytanii i pytać się pielęgniarki, która pracuje w szpitalu, dlaczego została zwolniona, bo nosiła krzyżyk. Bo nie chciała zdjąć krzyżyka, nie trzeba wcale tam się udawać. Przecież wiemy o tym, że różne środowiska w Polsce, to są jakieś kwestie już bardziej polityczne, ideologiczne, nie preferują takich czy innych standardów, wartości, które są właściwe dla chrześcijaństwa. Dziękujemy za udział w programie. Ksiądz dr Andrzej Paś z Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, oddział Sekcja w Polsce. Dziękujemy za udział w programie. Dziękuję również. Kłaniam się Państwu. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia z panem Bogiem.